Nasz kotek przesuwa się już w prawo i w lewo, reaguje na kliknięcie. Chciałbym, żeby jeszcze w momencie naciśnięcia klawisza spacji kotek podskakiwał. Co to znaczy podskakiwał? To znaczy przesunął się troszeczkę w górę, a następnie spadł z powrotem na dół. Czyli wybieram zdarzenia, kiedy klawisz spacja naciśnięty, mam już obsługę zdarzenia rozpoczętą i teraz w momencie, kiedy nacisnę spację, kotek powinien się przesunąć w górę i następnie kilka razy przesuwać się w dół. Czyli w sekcji ruch wybieram zmień Y, no w górę, to znaczy o odpowiednią wartość współrzędnej Y na osi Y, zmień Y, no na przykład o 20. I teraz w momencie naciśnięcia spacji kotek podnosi się o 20 pikseli w górę, czy o 20 kroków, jak to zwał. Oj, kotek, nie uciekaj. Ale nie wraca. No właśnie, teraz kotek powinien stopniowo spadać w dół. Ile razy? No, powiedzmy kilka razy. Żeby kilka razy spadał, muszę znowu zastosować pętlę, ale nie pętlę zawsze, która będzie się działa w nieskończoność, tylko pętlę, która wykona się określoną ilość razy. Na przykład takimi etapami 10 razy w dół. O 2 piksele. Czyli kontrola, powtórz 10 razy i co? Zmieniamy Y o minus 2. OK. I w tym momencie po naciśnięciu spacji kotek podskoczy, a następnie wróci do poprzedniej pozycji. Gdybym chciał, żeby podskakiwał wyżej, no to oczywiście tutaj wpiszę na przykład 50 i przy spadaniu zrobię o minus 5. Działa.